Chociaż wiosna sprawiła nam iście prima aprilisowy żart, wszystko wskazuje na to, że pogoda powoli się stabilizuje. Dziś zapytamy mieszkańców Radomia, jak najlepiej spędzać wolny czas w naszym mieście. Dobry, proszę Państwa, chcieliśmy się zapytać, jak najlepiej spędzać wolny czas w Radomiu. Najlepiej spędzać czas wolny nad zalewem. Tylko że jeszcze powinni tu coś urządzać, jakieś występy na tej pustej sali, co to było kiedyś dyskoteka. No myślę, że w parku w tym czasie, w taką pogodę, więc najlepiej wykorzystać moment trochę słońca. No i w ten sposób właśnie aktywnie przede wszystkim. Myślę, że według mnie najlepiej spędzać wolny czas w Radomiu. Po prostu spożywając alkohol. No myślę, że spacery dookoła zalewu w moim przypadku, w moim wieku, to najlepiej spacery dookoła zalewu. Radomiu? Odpoczywać. Odpoczywać, spacery, parki. No bo wszystkim się tak utarło, że zawsze wszyscy chodzą na zakupy. No zakupy to jest taki temat nie za bardzo, przy dzisiejszych cenach artykułów i tak dalej. Lepiej sobie przejść przez park, świeżego powietrza, tak jak ja to dzisiaj robię. Wie pan co? Jestem z Jurzy. Przyszedłem w tym mieście do toalety. Nie mogłem znaleźć, bo byłem pewien, że tu jest i musiałem wejść do restauracji. Trzeba zrobić porządek z toaletami, żeby spędzać tu czas i o turystów zadbać. Bo ktoś jak przyjeżdża gdzieś, byłem w Gdańsku, to są toalety miejskie, płaci się, wchodzi, korzysta, a tutaj w tym mieście to jest dzikie miasto jeszcze. Może komuna się zatrzymała, nie wiem, no zobaczymy. Dzień dobry, proszę pana, chcieliśmy się zapytać, jak najlepiej spędzać wolny czas w Radomiu? Pospacerować. Myślę, że na jakieś kręgle można iść, czy do parku. To jest, myślę, dobry pomysł. Z pieskiem, na spacerku. Najlepiej spacer, na rowerze pojeździć, sport uprawiać jakiś. Jest wiele fajnych miejsc, że można sobie miło spędzić czas. Jak wolny czas w Radomiu, można przejść się na spacer, można napić się dobrej kawy, można skorzystać na przykład, nie wiem, z restauracji. Wolny czas w Radomiu. Można się przyjść do parku. Sposobów jest wiele, takie mi przyszły w tej chwili. A według pana? No przede wszystkim skorzystać z dobrodziejstwa wielu instytucji kultury. Przejść się do muzeum, szczególnie Muzeum Okręgowego w Radomiu, polecamy. Ale tak jak podzielam zdanie żony, przede wszystkim świeże powietrze, spacer. Myślę, że z uwagi na to, że wiosna już wielkimi krokami się zbliża, albo przynajmniej kalendarzowa już jest, to w takiej sytuacji polecam spacery. No to tak, no można iść na spacer, nad zalew, na Borki, można pochodzić po restauracjach, można, no nie wiem, co jeszcze. Teraz to tak trochę wypadłam z obiegu. Bardziej to chodzę po placach zabaw. Dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia.